Witajcie kochani, chciałam dzisiaj dla Was zrobić mój makijaż imieninowy. Bardzo zależało mi, żeby było tylko i wyłącznie naturalne światło, no ale niestety nie zawsze jest tak, jakby się chciało. Mniejsza z tym. W każdym razie na początek nakładam bazę Dior, taką bazę rozświetlającą. I to będzie chyba mój najdroższy makijaż, jaki kiedykolwiek miałam na sobie. Następnie nakładam korektor Naked Skin z Urban Decay kolor Mid Light Neutral. Gdzieś poleciał kawałek, no nic, trudno. Tosia jest dzisiaj przeziębiona, siedzi w domu. Ja miałam dzisiaj tyle planów i rzeczy do zrobienia. Na mieście, że tak powiem. No i wszystkie legły w gruzach. No nic, tak to już jest. Jak dzieci chorują. Podkład Bobbi Brown, który, jak wiecie, trafił do moich ulubieńców. I powiem, że on jest dosyć rzadki i chyba szybko się skończy. To będzie jego w zasadzie jedyna wada. Zarezerwowałam dzisiaj stolik, znaczy zarezerwowałam stolik na dzisiaj w restauracji, żeby zaprosić moich rodziców i teściów. Musiałam ten stolik odwołać, no bo jeśli Dziunia jest chora, no to nie ma sensu w ogóle wychodzić z domu, także goście przynoszą się do nas. I teraz nałożę sobie taki nowy w ogóle produkt, który zakupiłam sobie w Sephorze, ponieważ do dzisiaj, do 25 listopada, jest 20% zniżki na wszystkie produkty i bardzo chciałam sobie kupić taki po prostu puder, który będę miała w kosmetyczce, żeby ładnie wyglądał. I zakupiłam sobie właśnie Chanel. Tak wygląda. To jest kolor Les Beiges, kolor 25. I prawdę mówiąc, nie byłam przekonana do tego koloru do końca. Nawet myślałam, że będę zwracała ten puder. Pani w zasadzie makijażystka Chanel mnie na ten kolor namówiła, bo ja chciałam jaśniejszy. No, ona mówi, nie, to będzie za jasny, nic pani nie da, ten chociaż doda pani koloru. I faktycznie dodał mi koloru. Jest skóra taka beżowa. Co, słoneczko? Chciałam cię pociągnąć. No, pociągnąć. Cześć. I teraz rozświetlacz Becca Jaclyn Hill. Ciągle mam tu jeszcze w pudełeczku, nie wiem dlaczego. Champagne Pop. I tak jak już wiecie, on jest taki dosyć złoty. No myślę, że nie do wszystkich karnacji pasuje. Nałożę sobie go takim pędzelkiem z olewy. Tutaj na kości policzkowe. Już nie wkładam do pudełeczka. No to się mnie się maluje. Teraz róż. Dawno nie używałam go. Róż Inglot. Znaczy, używałam go często, ale wcześniej. A w tym miesiącu nie za bardzo. Nie wiem dlaczego. Ale to jest twój ulubieniec? Ale to jest mój ulubieniec, tak. Myślałam, ten kolorek jest po prostu rewelacja. Tak, to jest lubię.
mi plasie. I... Nie, chodź tutaj. O, jest. Super. No, nieźle. No. Przyróżowałaś. Nieźle ci przyróżowałam. No chciałaś róż, tak? No to co? No i dobrze. I teraz pozwolę sobie nałożyć ciutkę bronzera. Mam tutaj tak mało miejsca na tej szafeczce mojej podręcznej. To będzie bronzer Calvin Klein, takim pędzelkiem Real Techniques. Tylko sobie tutaj troszeczkę dziabnę na większe dziury w policzku. I tak wygląda przygotowana twarz. A teraz użyję paletki Lorac Pro, którą po prostu uwielbiam. Tak bardzo ją lubię, że jej po prostu nie używam. Tak mi się podoba. Bo ją oszczędzać. Tak, bo ją oszczędzam, dokładnie, Tysiu. Tak mi się podoba, że po prostu boję się jej używać. Bo się zaraz zepsuje, będzie trzeba kupić nową. Słyszycie to? Ta młoda laska wie, co mówi. Użyję sobie takich kolorków Champagne, Gold, Light Bronze, tych trzech i do konturowania tego, Topé i jeszcze użyję Garnet. To będzie taki heavy make-up. Na całą powiekę Champagne, aczkolwiek no widzę, że on jest, o jak się osypuje, delikatnie tylko trzeba nałożyć. Shimmer, shimmer. Mam, jaki miałam dzisiaj dziwny sen. Tak? No. Że niby koleżanki do nas przyszły i miałyśmy sobie malować paznokcie. Ale nie malowałyśmy, bo coś tam niby się stało i miałyśmy się tam coś innego bawić, a no i coś takiego niby. No dziwne. Niezłe. No, które perfumy mi radzisz? Które perfumy ci radzę? No wiem, które chcesz. Tam są twoje z moimi. Tak, wiem, ale odbicie i zobacz, które by były najlepsze na taką, na twoje imieniny, na perfum z... No to ja nie wiem, może flakonik w kolorze moich włosów, co wy na to? Okej, a które by to musiało być? Bo ja myślę, że też Hello Kitty by były takie najlepsze. No, to bierze. Czujesz zapach tej świeczki w ogóle, Dosiu? Tu nie, a tu? Przy tej świeczce najbardziej czuć taką wanilę z... jakby... wanilę z... No... Nie koko. Wyłączyło mi się, bo musiałam skasować troszeczkę miejsca z na karcie. Znaczy, musiałam troszeczkę skasować filmów, żeby zrobić więcej miejsca. O! No! Tak wygląda makijaż. Wszystko widzieliście póki co. Teraz taki kolor jak Sable. Ten. Dam sobie pod oko i żeby ocieplić. Pod oko, na dolną powiekę. Dolną? No. A ty czujesz mam zapach tej świecy? Nie. Bo to nie czuć. Tak, osłodali, ale przy tym najlepiej to czuć. I teraz zrobię sobie kreskę tym samym cieniem na górnej powiece. Taki bardzo ciemny, kakaowy cień. Lubię kakałko.
jeszcze szminka. Zapomniałam. Ale jak mnie tu wsiąść? Bez koloru? Nie, nie ma koloru. Coś ostatnio przestałam sobie robić kreskę, bo wydaje mi się za ciężka. Już te włosy moje zwracają uwagę, to jeszcze jak zrobię sobie taką ciężką krechę eyelinerem, to już w ogóle bez sensu. Mogę, mogę sobie używać ten twój błyszczyk, bo mi się bardzo podoba ten. Tak. Już dałam ci go. No tak. Ładnie. No, pachnie takimi cukierkami pysznymi, które ja bym zrobił. Wszystki zapach. Okej, okay, idę do dużego pokoju. Dobra. Dokończę sobie. Dołożę jeszcze troszeczkę tego topa. I garnet tego całkiem. Złotego. I teraz blendujemy. Taką miotłą. Pędzel miotła. Okej, mnie się podoba. Teraz sobie przeczyszczę troszeczkę, bo jednak te cienie się delikatnie osypują. Przeczyszczę sobie tutaj troszkę korektorem. Chciałabym jeszcze jedną wymówkę. Tak? Telefon, żeby sobie przeczyścić na internecie. Dobra. A gdzie jest? Ładuje się tam w kuchni. O, czyścimy tutaj. I czyścimy tutaj. Brwi. Tylko sobie zarysuję. W razie nic nie rób. Dobra, nie odblokowuj ekranu, bo tam chciałam coś zobaczyć. Sekunda, to się jeszcze wstrzymaj się, dobra? Okej, to kładę ci na parapet. Jak coś, to musisz go przynieść. Brwi tylko bardzo delikatnie podkreślę. No nie ma sensu, mam grzywkę długą, także no. Po co w ogóle te brwi mazać, to... Po pierwsze, po drugie, no sami widzicie, że rzęsy moje nie są jakieś mega, no ale brwi to naprawdę... Na brwi nie mogę narzekać. Teraz podkręcę rzęsy zalotką. I wytuszuję. Gdzie jest tusz? Nie, no wszystko mi dzisiaj odpuszcza, naprawdę jest.
I jeszcze usta. Na usta nałożę moją ulubioną pomadkę NARS w kredce Color Damned. Oj, muszę sobie wziąć usteczko. I tak wygląda mój imieninowy makijaż. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Zapraszam do uczestniczenia w rozdaniu imieninowym. Mam nadzieję, że te produkty Wam się przydadzą. To nie są takie produkty, które po prostu położycie na półce i będą Wam stały, tylko na pewno je zużyjecie. A jeśli Wam nie podpasują, to przekażcie je kolejnej osobie, swojej koleżance, przyjaciółce, mamie, siostrze albo komukolwiek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!